Kochani, zechciejmy już teraz przejść do tematu, który będę chciał rozważać z wami i otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 20, powiedzmy 9 rozdział, niech będzie, to zagadka taka. 29 rozdział, zaraz zobaczycie, że go nie ma, a ja przeczytam werset, który będzie nam towarzyszył, albo fragment, który będzie nam towarzyszył. Albowiem tak Demas umiłował świat, że siebie samego dał, aby każdy, kto pójdzie w jego ślady i pokocha świat bardziej niż Boga, zginął i nie miał życia wiecznego. Taki dzisiaj temat tego kazania, taki temat dzisiejszego zwiastowania. Jak wiecie, wy, którzy jesteście szlachetniejsi niż inni, badacze pisma, tak jak mówiłem, Dzieje Apostolskie, sprawdzacie, czy ten, kto głosi słowo, mówi od siebie, czy to pochodzi w piśmie z pisma. Wiecie, że takiego wersetu nie ma, absolutnie wymyśliłem go, ale dobrze wiecie, że to, co przed chwilką zacytowałem, zbudowane jest na podstawie bardzo solidnego wersetu Biblii, prawda? Jeden z najpopularniejszych wierszy całego Nowego Testamentu brzmi w ten sposób: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc tak brzmi werset Bożego Słowa, mianowicie Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Taki jest ten werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Teraz posłuchaj mnie bardzo uważnie. Kiedyś, kiedy Pan Jezus chodził jeszcze po tej ziemi, w pewnym momencie, kiedy znalazł się wraz ze swoimi uczniami na górze, nazywana jest ta góra dzisiaj, albo przynajmniej tak się na nią mówi, Góra Przemienienia, tam doświadczyli uczniowie czegoś, czego się nie spodziewali, ponieważ nagle zobaczyli Jezusa w Jego uwielbionej postaci, a więc w tej niebiańskiej postaci On się przed nimi przemienił, można tak powiedzieć. I zobaczyli na własne oczy już nie tego Syna cieśli, człowieka, w którego jakby mieli cały czas wierzyć, zobaczyli Chrystusa, Zbawiciela Boga, Syna Bożego. I tam nagle wydobywa się z nieba głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I teraz zauważ, oto otwiera się niebo. Nieczęsto to się dzieje na obliczu całej ziemi, żeby otworzyło się niebo i Boży głos był słyszalny dla ludzi. Czy doświadczyłeś czegoś takiego w życiu? Ja jeszcze nie. Nigdy nie słyszałem na własne uszy i nigdy nie otworzyło się przede mną niebo i nigdy Pan Bóg nie przyszedł w ten sposób i nie powiedział: Damian, słuchaj, porozmawiamy, mam ci coś do powiedzenia. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, ale w tamtej chwili, kiedy uczniowie wraz z Panem Jezusem są na Górze Przemienienia i kiedy niczego tak naprawdę nie chcą więcej jak rozbić namioty i być tam już na zawsze, słyszą głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. O czym Bóg mówi do ludzi? O czym, albo co to jest za informacja? Przede wszystkim to jest coś, czego nigdzie indziej nie znajdziesz. Jeżeli Bóg mówi nad człowiekiem albo przemawia do człowieka: słuchaj, Jego słuchaj, tego, którego posłałem, słuchaj, idź za Nim, to znaczy, że nie ma ważniejszej informacji, nie ma ważniejszego przesłania dla człowieka, jak słowa Jezusa Chrystusa, Mesjasza i Zbawiciela. Więc pora się w życiu, jeśli nikt tego w życiu nie zrobił, pora wyciszyć wszystkie inne źródła informacji, wyłączyć to, co należy wyłączyć, zamknąć to, co należy zamknąć i wsłuchać się w te najważniejsze słowa, które zostały skierowane do człowieka. Słowa, którymi są słowa Jezusa Chrystusa, a które czytamy w Nowym Testamencie, w Piśmie Świętym. Kochani, nie bez powodu jednak umieściłem człowieka imieniem Demas w tym fragmencie i odwróciłem go zupełnie na opak, dlatego że człowiek imieniem Demas jest zupełnym przeciwieństwem tego oryginalnego przesłania. Poprzez swoje zachowanie i postawę, jaką miał, idealnie się wręcz wpasował w to miejsce, które niezwiązane jest z obiecanym życiem wiecznym, ale bardziej przypomina
tą zapowiedzianą karę wieczną, jaką jest cierpienie, jaką jest śmierć duchowa. Tym samym Demas, człowiek Demas, o którym będę zresztą za chwilkę mówił, żeby nam ją, tą postać przybliżyć, tym samym jest dla nas ogromną przestrogą i ostrzeżeniem przed jednym z najniebezpieczniejszych wrogów, z jakim przychodzi nam staczać bój każdego dnia. Tak subtelny, tak bliski, tak zdawałoby się delikatny, ale tak bardzo życiowy i codzienny wróg imieniem świat. Świat. Kochani, kim był więc Demas? Kim był więc Demas? Takie imię, Demas, nosił towarzysz apostoła Pawła, o którym czytamy w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, 4:10. I to właściwie na podstawie tego fragmentu ułożyłem sobie swoją przypowieść o Demasie. A więc co czytamy w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza? W 4:10, a więc ci, co mają Pismo Święte, otwórzmy sobie, zobaczmy, co tam jest napisane. Apostoł Paweł się żali w tym liście. On mówi, zostałem sam na polu bitwy. Zostałem sam. Wszyscy gdzieś uciekli, Demas mnie opuścił i czytamy nawet z jakiego powodu. Co tam jest napisane? Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. 2 Tymoteusza 4:10. Umiłowawszy świat doczesny, Demas mnie opuścił. Ja już na ten temat kiedyś mówiłem o Demasie coś więcej w tym miejscu. Niemniej jednak pozwolę sobie jeszcze bardziej wnikliwie opisać całą tę sytuację i rozważyć wspólnie z wami ten tekst. Demas był człowiekiem, który towarzyszył Pawłowi w jego podróżach. Niejedno widział i powiem tak, przy apostole Pawle człowiek się nie nudził. Na pewno doświadczył trudów u boku apostoła Pawła, cierpienia, być może więzy to było coś, co widział i doświadczył na własnej skórze. Więzy, więzienie, niewola, prześladowania, chęć nastawanie na jego życie, tak jak w tym przypadku tych, o których się modlimy bez przerwy. Na każdym nabożeństwie o prześladowany Kościół również ci doświadczają takiej zawieruchy w życiu. Apostoł Paweł mógłby wyliczać, jak wiele razy tak naprawdę mógł stracić życie, a jednak dalej szedł i dalej był używany. Demas gdzieś tam, nie wiemy kiedy, ale dołączył do apostoła Pawła i z pewnością nie po to, żeby zarobić dużo pieniędzy na służbie, bo tak się nie działo, ale po to, żeby służyć Jezusowi Chrystusowi i głosić Ewangelię w tamtych czasach. Demas mógł oglądać, i jestem tego pewien, moc Ewangelii, która przenosi człowieka ze śmierci do życia, mogła być przez niego oglądana ta moc Jezusa Chrystusa praktycznie każdego dnia, kiedy towarzyszył Pawłowi. Pan stawał przy Pawle, o tym czytamy w Dziejach Apostolskich. Apostoł Paweł niejednokrotnie w nocy spotykał się z aniołem, otrzymywał poselstwo prosto z nieba, Duch Święty ich prowadził, gdzieś im zabraniał iść, gdzieś indziej wysyłał. Nie wiem, gdzie był w tym wszystkim Demas, ale wiem, że był u boku Pawła. Nie wiem, kiedy do niego dołączył, ale na pewno mu towarzyszył. Widział wiele cudów, działania Boga w życiu ludzi. Być może widział, jak opętany człowiek jest uwolniony. Być może widział, jak chorzy są uzdrawiani. Być może sam widział, jak zwykłe chusteczki położone na chorym ciele dają zdrowie. Być może widział to wszystko. Wydaje mi się raczej, że tak się działo. Ale kochani, istnieje taki stan w życiu człowieka, bardzo dziwny, o którym pisze Stary Testament. Stan podobny do jałowca, który rośnie na pustyni. Nie widzi, że przychodzi dobre. Jest taki stan. Taki stan człowieka, nad którym mogłoby się morze rozdzielać, mogłyby się cuda dziać, a on tego nie widzi jakby. Jest jakby zaślepiony.
stan taki, kiedy ludzie się nawracają, kiedy alkoholicy są uwolnieni i przez 20 lat nie piją, ten człowiek tego nie widzi. Jakby nie dociera do niego. Tak jakby był zaślepiony. Wiemy dobrze, że Pismo Święte odkrywa nam ten stan, że to Bóg tego świata, a więc diabeł zaślepia umysły tych ludzi, żeby nie uwierzyli Ewangelii. Kochani, tak się nieraz czasem zastanawiam, ja o tym też kiedyś mówiłem, że ewangelizacja, czy głoszenie Ewangelii, to jest bardzo, bardzo poważna profesja. I trzeba doskonale wiedzieć, co robić, czego nie. Kochani, ewangelizacja, czy głoszenie Chrystusa, to nie jest umoralnianie ludzi. To nie chodzi, nie polega na tym, aby człowiekowi, który czyni źle, mówić, że ma czynić dobrze. To nie jest Ewangelia. Kiedyś tak się nad tym zastanawiałem i próbowałem sobie to wyobrazić w ten sposób. Wiemy, że ludzkość dzieli się na dwie grupy ludzi. Jedni to są żywi, drudzy to są martwi, tak? Zresztą Biblia określa całą ludzkość. Żywi to są ci, do których przyszedł Pan Bóg i ich ożywił, ich ducha, i ci ludzie zaczęli myśleć inaczej, ich serce zaczęło bić inaczej, zrodził się w nich jakiś duch. Nagle modlitwa zaczęła mieć wartość. Wcześniej w życiu by nie pomyśleli o tym, żeby zaczęli się modlić, pytać, rozmawiać z Bogiem. Zaczęli kochać Słowo Boże, zaczęli kochać ludzi, którzy kochają Pana Jezusa, a więc zaczęli być w grupie ludzi, którzy razem wspólnie wielbią Boga. A więc coś się w życiu takiego człowieka zmieniło, dlatego że Pan Jezus przyszedł do tego serca, do tego człowieka i On go przemienił. Jak mówi Biblia, dał mu nowe serce i nowego ducha w jego wnętrze. Człowiek nigdy sam się nie nawraca. Ja w takie coś nie wierzę, żeby człowiek sam o własnych siłach się zbawił, nawrócił i tak dalej. To się dzieje za sprawą Boga. Dlatego Pismo Święte mówi, że jesteś zrodzony z ducha i z wody. A więc najpierw Duch Święty przychodzi, przekonuje cię o grzechu, zradzasz się z ducha, jesteś nowonarodzony, można powiedzieć, rodzisz się na nowo i zaczynasz myśleć inaczej. Twoje życie się zmienia. Teraz, gdy o tym zapominamy, to zaczynamy na siłę albo próbujemy sami wciągać ludzi do społeczności z Bogiem, ale w ten sposób robimy coś takiego, jakbym ja stanął na cmentarzu i wołał do tego umarłego człowieka w trumnie: słuchaj, źle położyłeś rękę, inaczej się leży w trumnie. Powinieneś tu zrobić tak, inaczej tutaj, nie wiem, przesuń się troszkę, zrób coś z sobą, człowieku, bo jak wyglądasz w tej trumnie? No przecież logiczne jest to, że ktoś, kto by patrzył na mnie na takim pogrzebie, na którym bym usługiwał, pomyślałby sobie: ostatni raz zapraszamy Damiana na pogrzeb, bo on tu jakieś dziwne rzeczy wyprawia. To jest logiczne, że nie będę umoralniał człowieka, który jest martwy i będę mu dyktował, co ma robić, dlaczego, bo on tego nie zrobi. Nie słyszy, nie czuje, nie widzi, nie jest w stanie już ze mną się komunikować. I tak samo jest z człowiekiem, który jest duchowo umarły. Możesz mu mówić i mówić, że rodzina chrześcijańska powinna wyglądać tak i tak, że powinny być takie rzeczy obecne w życiu chrześcijanina prawdziwego. To do niego nie dotrze. Dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł mówi, że martwy człowiek duchowych spraw nie rozeznaje. Nie jest w stanie tych duchowych spraw przyswoić. Jest tylko jedna możliwość, kochani, bracia i siostry, przyjaciele, abym ja na takim pogrzebie odniósł sukces i żeby ten umarły zrobił to, co ja chcę. Jaki to jest sposób? Wskrzesić go, wzbudzić go do życia. A więc kiedy on by został na nowo przywrócony do życia, wtedy być może zacząłby robić to, o co ja proszę. To jest właśnie to, co czyni Bóg w życiu tych, którzy są duchowo umarli. On ich na nowo zradza. Oni powstają jakby z martwych. Byłem umarły, ale jestem już wśród żywych. Byłem w ciemności, ale jestem w światłości. Pan Bóg przeniósł mnie ze śmierci do życia. Tak to jest. Kiedy mówimy o Demasie, nie jestem w stanie powiedzieć,
Czy on tak naprawdę się kiedykolwiek nawrócił i tak naprawdę przeszedł do życia w swoim życiu, które prowadził? Czy duchowo zaczął żyć? Nie jestem pewien. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że nie widział, że przychodzi dobre, nie dostrzegał tego i coś w jego życiu zajaśniało mu bardziej niż Chrystus. Coś stało się większą wartością niż Chrystus. Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Co więc się stało w życiu Demasa, co spowodowało, że on postanowił odwrócić się od apostoła Pawła i pójść w swoją stronę? Jestem pewien, że Demas nie opuścił tylko apostoła Pawła, tylko służby, którą pełnili razem, tylko społeczności, którą mieli razem, ale uważam, że coś znacznie poważniejszego w jego sercu się zaczęło dziać. Demas opuścił albo opuszczał powoli, być może stopniowo, odwracał się od Chrystusa, od Boga. Zaczął stopniowo odwracać się od Niego. Dlaczego jestem w stanie dzisiaj tak odważnie postawić taki wniosek? Dlatego, że czytamy w Bożym Słowie, że jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. To jest potężny werset, kochani. To jest tak potężny fragment, który tak naprawdę definiuje kiedy człowiek jest z Bogiem i żyje z Nim, a kiedy nie. Dlaczego Demas opuścił apostoła Pawła? Myślę, że to, co Tymek dzisiaj zacytował na samym początku, a więc tą deklarację Pawłową na temat życia z Chrystusem i uznania pewnych wartości w swoim życiu, stało się tak konfrontującym zdaniem w życiu Demasa, że nie potrafił sobie z tym poradzić. Czy pamiętacie ten fragment na początku nabożeństwa z listu do Filipian? Kiedy apostoł Paweł deklaruje się i mówi, że wszystko uznałem w swoim życiu za śmiecie, za gnój, a więc za coś, co odrzuca, za jakiś odpad, za coś, na co nie warto już więcej spoglądać. Wszystko to uznaję za coś bezwartościowego wobec doniosłości, jaką jest poznanie Chrystusa. Apostoł Paweł, być może jak niewielu z nas, mógł się chwalić i chwalić swoimi osiągnięciami. Mógł się chwalić swoim pochodzeniem, bo miał nie byle jakie pochodzenie. Z rodu Beniamina, uczony u stóp Gamaliela, a więc jednego z największych nauczycieli ówczesnych czasów. Uczony na faryzeusza w najsurowszym stronnictwie żydowskim. Człowiek, który miał świetlaną przyszłość przed sobą, wielkiego sługi Boga, który był w stanie wytępić całą tą społeczność chrześcijańską, gdyby tylko mógł, na pewno by się tego podjął. Był gotów pilnować szat tych, którzy kamienowali Szczepana z zimną krwią, biegł do celu, łokciami się pchając na prawo i lewo. I mógł opowiadać i opowiadać o tym, że jako jeden z nielicznych miał glejt arcykapłana, znał ich wszystkich, wiedział, co to są za osobistości, miał znajomości i plecy w życiu. Mógł osiągnąć bardzo wiele. Mógł być następcą wielkiego nauczyciela. Zresztą pewnie by był, bo stał się jednym z największych nauczycieli. Dla nas, chrześcijan. A więc apostoł Paweł mógł się chwalić i chwalić, a jednak postanowił, że to wszystko jest tak naprawdę nic nie warte. Uznał, że ten moment na drodze do Damaszku jest najwartościowszą rzeczą, jaką kiedykolwiek przyszło mu przeżyć. Ten moment, kiedy zobaczył Chrystusa i kiedy Chrystus zamieszkał w jego życiu. Nic innego nie jest tak warte jak to spotkanie, jak to przeżycie z Chrystusem. Od tamtej pory człowiek ten nie miał rodziny, nie miał pieniędzy, nie miał pracy, nie szukał biznesu, nie szukał dostatku tu na ziemi. Chciał tylko jednego. Chciał, żeby wszyscy ludzie poznali tego samego zmartwychwstałego Chrystusa, co on, który przemienił jego życie i sprawił, że dobiegając do końca już nie wiedział, co dla niego jest lepsze, czy żyć, czy umierać. Tak bardzo w nim był zakochany, tak bardzo blisko był Chrystusa, bo ten
przebaczył mu wszystkie jego winy i grzechy. Kochani, a więc apostoł Paweł deklarował się, ale Demas chyba nie potrafił się podpisać pod tą deklaracją. Demas zrobił zupełnie coś odwrotnego. Demas uznał Chrystusa za śmiecie, Chrystusa uznał za coś mniej wartościowego, a doniosłość tego świata uznał za coś bardzo przyciągającego. Oni się rozdzielili. A więc Demas poszedł w stronę, gdzie świat jaśniał wyraźniej niż Chrystus. Czytamy przecież w liście Jakuba, 4:4, że jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy słyszysz, co tu jest napisane? Jeśli ktoś chce kochać świat, wtedy przestaje kochać Boga. Istnieją tylko dwie sytuacje, w których Pan Bóg, który tak bardzo chce być blisko człowieka i który cały siebie dał człowiekowi, swojego Syna posłał na ten grzeszny świat, aby on umarł za każdego człowieka. Istnieją tylko dwie sytuacje, w których ten dobry, wspaniały, cudowny Bóg staje się przeciwnikiem człowieka. Pierwsza z nich to jest wtedy, kiedy człowiek jest pyszny. Czytamy, że Bóg pokornym daje łaskę, a pysznym się sprzeciwia. A więc kiedy człowiek dumnie i pysznie chodzi po tej ziemi i mówi, co mi tam będzie ktoś mówił o Bogu, ja sobie sam życie będę układał, wtedy Bóg staje jakby się przeciwnikiem, albo inaczej, człowiek staje się przeciwnikiem Boga. Wtedy Bóg zaczyna się temu człowiekowi sprzeciwiać, bo Bóg pysznym się przeciwstawia. Druga sytuacja to jest ta, którą zacytowałem. Kiedy człowiek chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Kochani, Bóg nie jest w stanie być przyjacielem świata. Dlaczego nie jest w stanie być przyjacielem świata? Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. A więc to wszystko, co jest pożądliwością ciała, oczu i pychą życia, nie pochodzi od Boga. Bóg taki nie jest. Więc On z takimi nie będzie się kolegował, nie będzie miał przyjaźni. Demas opuścił Boga, bo pokochał coś innego. Pokochał świat. Czym więc jest ten świat? Czy to, że ja wychodzę na spacer w niedzielę, biorę żonę, synka, idziemy nad rzekę popatrzeć, jak rzeka płynie, kwiatki pięknie wyglądają, pszczółki latają, drzewa szumią, wiatr wieje, czy kiedy zaczynam się zachwycać tym, to staję się przyjacielem świata i wtedy Bóg zaczyna grozić mi palcem i mówić, o Damian, przesadzasz? Czy to ma na myśli Boże Słowo, kiedy o tym mówi? Nie. Skąd mogę wiedzieć, czym jest ten świat, którego nie mam kochać, którego nie mam, z którym nie mam się przyjaźnić, żebym czasem nie stracił przyjaźni z Bogiem? Po owocach poznacie każde drzewo. Jeżeli idziesz do sadu i widzisz, że na drzewie rośnie jabłko, to wiesz, że tym drzewem nie jest śliwa, ani palma daktylowa, ani nic innego. To jest jabłoń. A więc wiesz, że na tym drzewie, że to drzewo to jest jabłoń, bo widzisz owoc. Jeżeli ja czytam, że wszystko, co rodzi świat, to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, to tak naprawdę tu mam definicję świata. Definicję świata. Tym jest właśnie świat, którego Bóg nie chce w naszym życiu widzieć. Pożądliwości ciała to można rozumieć różnorako, to jest rozpusta, to jest dogadzanie sobie w sposób oczywiście pożądliwy. Pożądliwość oczu to jest spoglądanie z wielką fascynacją na rzeczy, które są obrzydliwe w oczach Boga. Pycha życia to jest to ciągłe poleganie na sobie i niedopuszczanie do swojego życia kogoś, kto ma na tronie naszego serca usiąść, a jest nim Pan Jezus Chrystus. A więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Kochani, to są trzy tak bardzo stare rzeczy, które istnieją od samego początku. Wróćmy do pierwszych kart Biblii. Oto mamy pierwszą parę, pierwsze małżeństwo. Jest nim Adam i Ewa.
Nie czasem Adam i Stefan, żeby ktoś nie pomyślał, dzisiaj w kościele różne rzeczy się, czy w zborach różne rzeczy się głosi. To nie byli dwaj mężczyźni, ani dwie kobiety, to był mężczyzna i kobieta. Adam i Ewa, a więc dwoje małżonków, i oto przychodzi do nich diabeł w postaci węża. I co on sugeruje, albo w jaki sposób kusi Ewę? Czytamy, że ten owoc był dobry dla zdobycia pożywienia, był rozkoszą dla oczu i było to godne pożądania dla zdobycia mądrości. Więc mamy trzy rzeczy, o których przed chwilką przeczytałem. Pożądliwość oczu, zobaczyła piękny owoc, muszę go mieć, muszę mieć te nowe ubrania, bo muszę wyglądać tak jak reszta świata. Muszę zdobyć to, co mają inni. Muszę to mieć. Mieć to dzisiaj duże słowo. Tak zbudowany jest dzisiaj biznes, abyś miał to, co reszta. Muszę mieć ten owoc, bo jest piękny, bo mogę na niego popatrzeć, bo mogę nakarmić swoje oczy. Muszę mieć, bo muszę się nakarmić. Więc jest tu jakaś taka, można powiedzieć, prymitywna pożądliwość ciała. Chociaż wiadomo, jedzenie nie jest absolutnie złe, chociaż już przesadzanie z jedzeniem i jak najbardziej. Ale to, co najważniejsze w życiu Ewy, to było to, dlaczego chciała tak naprawdę tego owocu skosztować. Będziesz jak Bóg. Będziesz jak Bóg. Zdobędziesz mądrość. Będziesz jak On. O, moja pycha, moja duma, moje ego już zaczyna wzrastać. Będziesz kimś więcej. Może będziesz kimś ważnym. A więc te trzy rzeczy. Kiedy idziemy dalej do Nowego Testamentu, okazuje się, że kiedy diabeł przychodzi do Pana Jezusa, to te same trzy rzeczy zaczynają mieć tutaj swoje miejsce. Oto kamień, uczyń z niego chleb. Nakarmisz się. Pan Jezus nie jadł 40 dni, 40 nocy. Z pewnością był głodny. I oto przychodzi diabeł i atakuje w ten najsłabszy punkt, człowieczy. Jesteś głodny? Mam coś dla ciebie. Piękny, smakowity kamień. Jeszcze w życiu takiego nie jadłeś. Tylko uczyń z niego chleb. Może rzucisz się w przepaść, zobaczysz wielkie cuda. Aniołowie cię podniosą. Na pewno nic ci się nie stanie. Już tutaj atakuje jego oczy, jego chęć być może zobaczenia cudów na własne oczy. Ale tak naprawdę ta trzecia rzecz, znowu pycha życia, popatrz, te wszystkie królestwa mogą być twoje, tylko się pokłoń. Pokłoń się przede mną, a dam ci je. To jest ciekawa wskazówka. Wiele się o tym mówi, że dzisiejsze królestwa, dzisiejsze rządy, państwa i tak dalej, no kto nad tym wszystkim panuje? Wiemy, że Bóg siedzi na tronie. Ale w jakichś dziwnych względów, w momencie, kiedy człowiek upadł, to władza w jakimś zakresie została oddana diabłu. I teraz ciekaw jestem, skoro diabeł przychodzi do Pana Jezusa i mówi, dam ci te wszystkie królestwa, a Pan Jezus mówi, idź ode mnie, ty kłamco, bo wcale nie należą do ciebie, nie mówi nic takiego. Mówi raczej, tobie się nie będę kłaniał. Nie będę się tobie kłaniał, ale Bogu będę służył. Bogu się będę kłaniał. Oznacza to, że diabeł wiedział, co mówi i miał rację. Do niego należą królestwa, przynajmniej w jakimś zakresie. Kochani, a więc mamy tutaj te trzy rzeczy, które próbują porywać każdego człowieka od początku istnienia ziemi aż do teraz. One będą atakować ciebie, aby twoje oczy spoglądały na rzeczy, na które Bóg nie chce, abyś spoglądał. Abyś zaczął pożądliwie myśleć o kobietach, o mężczyznach, aby twoje ciało dyktowało ci, co masz robić w życiu. I w końcu, aby twoje życie było pełne pychy i arogancji, dumy z powodu tego, kim jesteś i co twoje ręce osiągają. Tak, to wszystko będzie cię atakować, abyś w konsekwencji stał się nieprzyjacielem Boga i odszedł od Niego jak najdalej, tylko to jest możliwe. Te trzy najpotężniejsze narzędzia w rękach diabła. Nie wiem, co dokładnie porwało Demasa, kochani. Czy to była dobra praca, którą opuścił? Czy to była ta willa, którą zdążył sobie, zanim się nawrócił, wybudować? I co on teraz ma robić? Tu się tuła po więzieniach, a tam miał piękny kominek na środku salonu. Co on ma teraz robić, biedny? Chodzi tutaj, gdzieś tam głosi Ewangelię razem z apostołem Pawłem, ale on chce wracać.
Ja chcę wracać do tego, co zostawiłem. Może były to dobre pieniądze. Może było to coś jeszcze innego. Nie wiem, w każdym razie. Apostoł Paweł mówi, że umiłował świat doczesny. Coś na tym świecie było tym, co Demas kochał i nie potrafił puścić ze swoich rąk. Nie potrafił oddać się cały Panu Jezusowi. To jest ciekawe. Kiedy człowiek przychodzi do Jezusa i nagle pojawia się pewna fascynacja Panem Jezusem. Myślę tutaj o Samarytance, która przez studni, słuchając Pana Jezusa, była gotowa iść i służyć Mu, nawracała się przy Nim. I kiedy Pan Jezus mówi w końcu o wodzie żywej, ona przychodzi i mówi, tak, chcę pić z niej zawsze, daj mi proszę tej wody. I on wtedy gasi jej pragnienie, można powiedzieć jednym słowem, przyprowadź swojego męża. A więc było coś w życiu tej kobiety, co nie potrafiła do końca puścić i oddać Jezusowi. Przyprowadź swojego męża, bo chcę rozwiązać pewien problem. Nie możesz iść za mną, dopóki nie pozbędziesz się, dopóki nie złożysz całego życia przede mną. Nie możesz iść za mną, mając tak wielki bagaż tylu mężczyzn i jeszcze jakiegoś mężczyznę, z którym nawet nie jesteś poślubiona. Nie możesz iść za mną. Tymi słowy, jakby Pan Jezus dał jej do zrozumienia, że jeśli ktoś chce za Nim iść, musi się zaprzeć samego siebie, oddać swoje życie. Demas nie potrafił tego dokonać. Demas umiłował ten świat doczesny i to spowodowało, że w konsekwencji musiał odejść. Nie wiem, co dokładnie porwało Demasa, ale dzisiaj wiem, kochani, co może z sukcesem porywać ciebie i mnie. I muszę powiedzieć, że najgorsze są te małe, pozorne rzeczy, które lekceważymy. W życiu najczęściej mały ból, mała iskra, mały głód, małe słowo, małe nieporozumienie, a tam mała sprawa, ten mały język, mały wirus, mały przekręt, mało czasu, mało Boga. To są te najgorsze rzeczy. Zdawałoby się tak małe, a sprawiają ogromne szkody. To wszystko, co lekceważymy i pozostawiamy czasowi, żeby sobie z tym sam poradził, zamiast zrobić z tym porządek. Kochani, kiedyś pamiętam, miałem takie porównanie i chcę się nim podzielić teraz. Czy zdarzyło wam się gdzieś tam na wycieczce górskiej, że wpadł wam do buta kamień, jakikolwiek kamień, po prostu do środka, gdzieś tam zaczął krążyć po stopie między butem a stopą No zdarza się. Mi się to bardzo często zdarza, więc nie wiem, czy ja mam jakąś dziurę w nodze, czy coś, gdzie to wpada. Bardzo często, praktycznie na każdej jednej wycieczce. Ale to sprawiło, że zacząłem o czymś myśleć. Ponieważ wydaje mi się, że kiedy wpadnie do buta jakiś duży kamień, nie mówię o takim na pół stopy, bo takie się nie zdarzają, ale jakiś większy kamień, to nie waham się przed tym, aby ściągnąć plecak, poświęcić trochę czasu, zatrzymać się na swojej drodze, ściągnąć buta i zrobić z tym porządek, założyć z powrotem i iść dalej, będąc wolnym i cieszyć się dalej swoją wycieczką. Tak zwykle jest. Ale najgorsze są, bracia i siostry, przyjaciele, te najmniejsze kamienie. Wiecie dlaczego? Bo później ta wycieczka wygląda w ten sposób, że idę i próbuję gdzieś w palce przepchnąć, żeby tam się gdzieś ulokował, bo szkoda mi czasu, bo jakoś mi się nie chce ściągać tego plecaka i tak liczę na to, że on gdzieś tam się po prostu znajdzie swoje miejsce i przestanie mi przeszkadzać. I tak idę, i idę, i idę, i idę na tej wycieczce, zamiast usiąść i zrobić z tym porządek raz na zawsze, pozwalam, żeby ten mały kamyczek dyktował mi moje samopoczucie na tej wycieczce. A ta droga już nie jest tą samą. Nie ma spokoju, bo coś gdzieś uwiera. Nie ma już pokoju wewnętrznego, bo coś jest na rzeczy. Nie ma radości z tej wycieczki, bo coś gryzie. Nie ma już tej samej szybkości, tych postępów, tej drogi, tego wzrastania, bo coś po prostu przeszkadza. Najgorsze są te małe rzeczy w życiu chrześcijanina. Ten, które lekceważymy. Nie pomodlę się dzisiaj, co tam, jutro. Nie poczytam dzisiaj, a tam jutro. Coś tam gdzieś pooglądam. To, co stawiamy, co definiujemy jako takie, a tam
małe, niepozorne. Ale muszę powiedzieć, że te małe, niepozorne kamyczki w naszych butach, w naszym życiu duchowym sprawiają, że sukcesywnie zwalniamy w swoim życiu i nie osiągamy tego, co moglibyśmy osiągnąć w naszym życiu duchowym, w naszej służbie, w naszym postępowaniu naprzód. Przecież mamy cel, jest nim życie wieczne, a droga powinna być wolna od kamieni. Czy kiedy pamiętamy, kiedy czytamy przypowieści Salomona, nie rzuca nam się w oczy, co tak naprawdę rujnowało winnicę? Co tam jest, nie przypowieści, pieśni nad pieśniami. Co tam było tam największą szkodą w tych pięknych winnicach? Małe liski, takie małe liski. Te małe liski, które rujnują winnice, takie niepozorne. Co tam mały lisek niech sobie goni po tej winnicy? Okazuje się, że one niszczą winnicę i sprawiają, że owoc nie jest już ten sam. Nie mogę cieszyć się owocem winnic już tak, jakbym się cieszył, gdyby tych lisków nie było. Wiem, że te małe kamyczki nie są tak wielkim problemem, jak duży głaz grzechu i nieprzemienionego życia. Wiem, że to, co należy najpierw odrzucić, to ten ciężar grzechu, niepojednania z Bogiem i w końcu uzyskać nowe życie, wolne w Chrystusie Jezusie. Ale na tej drodze jest wiele kamyczków, które próbują wpaść do naszego buta, aby nam uprzykrzyć życie i sprawić, że ta droga już nie będzie tak owocna, tak błogosławiona jak do tej pory. Zatrzymaj się więc i wyrzuć kamień ze swojego obuwia. Zatrzymaj się więc, być może to jest duży kamień grzechu, który gdzieś tam ciąży na twoim życiu. Zatrzymaj się i przyjdź do Jezusa, On go weźmie. Weźmie i usunie. A być może jest to mały kamyczek. Coś, co lekceważysz, sukcesywnie lekceważysz i lekceważysz. Nie potrafię udowodnić tego fizycznie, żeby taki kamień stawał się coraz większy w bucie. Nie jestem w stanie, to musiałby być jakiś cud. Ale w życiu duchowym chyba tak jest. Że te małe rzeczy zachowują się jak taka kula śniegowa, która leci, 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 staje się coraz większa. Bardzo często w moim życiu doświadczałem czegoś takiego, że kiedy zlekceważyłem te takie małe rzeczy, one szybko urosły do takiej rangi, że zaczęły naprawdę mi szkodzić w życiu i to poważnie. A wystarczyło tylko powiedzieć nie w pewnej okoliczności, wystarczyło tylko wyłączyć jedną rzecz, na którą niektóra gdzieś tam próbowała się do mnie dobić, wystarczyło tylko wtedy ten drobny kamyczek wyrzucić. Czytamy w Bożym Słowie, że ludzie będą miłujący więcej rozkosze niż Boga. Apostoł Paweł mówi o czasach ostatecznych w ten sposób. Więcej miłujący rozkosze niż Boga. W końcu mamy apostoła Piotra, który siedzi nad brzegiem jeziora i słyszy: Piotrze, czy miłujesz mnie więcej niż ci? To jest ciekawe. Co to za pytanie? Czy miłujesz mnie więcej niż ci? Bibliści nie są zgodni, kim są ci w tym pytaniu. Niemniej jednak są dwa sposoby na zrozumienie tego fragmentu. Jedni myślą tak, drudzy tak, podam obydwa. W pierwszy oczywiście sposób, wielu z nas myśli w ten sposób, że kiedy apostoł Piotr słyszy: miłujesz mnie, Piotrze, więcej niż ci, wtedy rozumie to w ten sposób, czy apostoł Piotr ma większą miłość niż pozostali uczniowie, którzy tam siedzą. I wtedy apostoł Piotr mu odpowiada: nie, nie miłuję cię więcej niż ci, ale odpowiada: ty wiesz, Panie, że cię miłuję. To jest bardzo ciekawe, bo apostoł Piotr miał taką tendencję do wyprzedzania innych zawsze. Nawet wtedy, kiedy Pan Jezus mówił o swojej śmierci, wtedy Piotr mówi: jestem gotów umrzeć z Tobą, nawet jeśli inni by nie chcieli i nie poszli za Tobą, to ja pójdę. Dlaczego? Bo ja Cię miłuję bardziej niż inni. Taki był Piotr, pierwszy do wszystkiego. Ale kiedy 3 razy kur zapiał, kiedy okazało się, gdzie ten słomiany zapał doprowadził Piotra, do którego miejsca. I po tych wszystkich gorzkich łzach, które Piotr wylał niejednej nocy, nie móc zasnąć z powodu tego, że jego Mesjasz poszedł na krzyż, a ten, który deklarował to samo, nie poszedł. Wtedy Piotr
spotyka się z Chrystusem na brzegu jeziora i słyszy dokładnie tyle razy, ile zapiało kur, czy ty miłujesz mnie więcej niż ci. Dokładnie 3 razy. Kochani, inny sposób na zrozumienie tego wiersza, tego pytania jest taki, że apostoł Piotr wrócił do swoich ryb. Zaczął łowić i zaczął zgarniać znowu ryby, wrócił do swojego starego życia, tak jak Demas. Wrócił z powrotem. A więc zaczął zajmować się tym, czym się zajmował, zanim Pan Jezus go powołał, a przecież miał być rybakiem ludzi, a nie rybakiem po prostu łowiąc ryby. Wtedy Pan Jezus zadaje mu pytanie, słuchaj, czy miłujesz mnie bardziej niż twoje dotychczasowe życie? Czy miłujesz mnie bardziej niż te ryby? Czy miłujesz mnie bardziej niż twoją profesję, twoje życie, twój zawód, to, czym się zajmowałeś do tej pory? Ciekawa interpretacja, nie wiem, która jest właściwa. Nieważne jest to, ważna jest inna rzecz. Ważne jest to, czy my dzisiaj, siedzący na tej sali, pokochaliśmy Pana Jezusa bez reszty. Czy ty już byłeś gotów i zrobiłeś coś takiego, że odrzuciłeś ten głaz ciążący na twoim życiu w postaci grzechu, starego życia i powiedziałeś, tak, Panie, chcę już iść od tej pory za tobą, zostawiam to swoje stare życie. Chcę, abyś ty rządził w moim życiu. A jeśli tak było, czy w dalszym ciągu ściągasz obuwie i wyrzucasz te kamyczki, które gdzieś tam starają się do twojego buta wpaść. No, nie wiem nawet, czy teraz nie mam coś w bucie, bo coś mi tam przeszkadza. W każdym razie będę musiał zrobić z tym porządek po nabożeństwie. Żeby być słownym, będę musiał ściągnąć i sprawdzić, czy tam czasem gdzieś coś nie jest. Kochani, kiedyś rok temu, bo ja na ten temat kamienia w bucie, pamiętam, że kiedyś już zwiastowałem w Ustroniu. I pamiętam, rok temu pojechałem do pewnego człowieka na prośbę rodziny, która znalazła się w tragicznych okolicznościach. Mąż, ojciec znalazł się na Ojomie w bardzo już takich tragicznych okolicznościach. Życie jego dobiegało do końca. Ja wtedy przyjechałem tam, mogłem podejść do niego, modlić się. On już nie kontaktował, był podpięty do aparatury, nie widział. Rodzina tak gdzieś deklarowała, że słyszy, że jak się coś mówi, czasem poruszył jakimiś palcami na znak, że słyszy. Niemniej jednak nie kontaktował w sposób taki jak normalny, zdrowy człowiek. Ja wtedy schyliłem się i zacząłem mu do ucha głosić Ewangelię. I jak zacząłem głosić Ewangelię, zwiastowałem mu słowo, po prostu Ewangelię, nie był wierzący człowiek. Skończyłem, pomodliłem się o niego i jego żona powiedziała, Damian, czy pamiętasz, kiedy zwiastowałeś o tym kamieniu w bucie słowo w zborze? Ja mówię, pamiętam, dokładnie pamiętam. Tutaj leży żywy przykład tego, co potrafi ten kamień zrobić, jeśli człowiek go nie wyciągnie i nie wyrzuci. W tym wypadku był to alkohol, który gdzieś tam się przypominał i przypominał i przypominał, jak ten kamień w bucie gdzieś tam się ciągle przypominał, aż w końcu narządy wewnętrzne nie wytrzymały i znalazł się w miejscu, w którym się znalazł. Ten człowiek już nie żyje, odszedł. Z tego co wiem, gdzieś tam u końcu pojednał się, bo odzyskał później świadomość, ktoś inny mu również przy nim był, on się nawrócił. Postanowił wyrzucić ten kamień z buta raz a porządnie i pojednał się z Bogiem. Kochani, przeto i my, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 1 wiersz. Mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar, wszelki głaz, wszelki kamień, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Oto Bóg Ojciec posłał swojego Syna na ten świat, wiedząc, że każdy z nas, bez wyjątku, nosi na swoich barkach ogromny ciężar, który nie jest w stanie sam zdjąć. Prostytutki, celnicy, oszuści, kłamcy, mordercy i tak dalej. W ten sposób można by było określić wszystkich ludzi na ziemi, od pierwszego do ostatniego. Każdy z nas zgrzeszył, każdy uczynił coś nie tak.
Wystarczą złe myśli, złe motywacje, złe chęci, złe ambicje, złe słowa, wulgaryzmy i tak dalej. To wszystko sprawia, że każdy człowiek powinien znaleźć się w piekle. Dlatego, że w pobliżu Boga, w Jego obecności nie może istnieć żadne zło. Ale Bóg postanowił posłać swojego Syna. Posłał Go wprost na krzyż. I tam Pan Jezus zawisnął na krzyżu. Pozwolił, żeby gwoździe wbiły się w Jego ręce, wbiły w Jego stopy, tylko po to, aby w ten sposób ściągnąć ten ciążący głaz na każdych ramionach i otworzyć drzwi do obecności Boga. W ten sposób, jeśli człowiek uwierzy i przyjmie to zbawienie, które tam się dokonało, może z łatwością ściągnąć ten głaz. Wierząc Jezusowi, ufając Mu, ma czyste, święte, wolne życie od tego ciążącego głazu. Czyś już skorzystał z tej oferty? Czyś już skorzystał z tego wezwania? Jeśli nie, na co czekasz? Wielu ludzi na obliczu całej ziemi dzisiaj deklaruje swoją chęć. Tak, Panie Jezu, chcę wierzyć w Ciebie i pójdę za Tobą. Chcę w końcu złożyć ten ciężar. Takich ludzi są tysiące, którzy postanawiają w końcu powiedzieć: tak, Panie Jezu, od tej pory chcę iść za Tobą. Wielu ludzi będzie się wahać, myśleć, co tu robić. Przyjmą do wiadomości, że był ktoś taki jak Jezus, ale to życie będzie ich tak ciągle nęcić, będą tak ciągle kochać, że u końcu swojego życia będą jak ci, którym zabrakło po prostu jednego dnia, aby powiedzieć Panu tak. Wielu ludzi, na obliczu całej ziemi zdecydowana większość będzie takich, którzy machną ręką i powiedzą: nie chcę mieć nic wspólnego z Jezusem, to jest bujda, to jest jakiś wymysł ludzkości, nie chcę, nie interesuje mnie to, ja będę szedł w swoją stronę. Ale również ich czeka nędzny koniec, kiedy staną przed Bogiem. Do jakiej grupy ty się dzisiaj zaliczysz? Czy będziesz tym, który dzisiaj powie jak wielu na obliczu całej ziemi: tak, chcę iść za Jezusem, niech rządzi teraz odtąd wszystkim, co mam. Jestem gotów złożyć całe moje życie przed Nim i powiedzieć: Panie, oto ono, oto one, moje życie. Nie chcę mieć panowania nad swoim życiem sam, ale chcę, żebyś Ty zamieszkał w moim życiu i Ty do wszystkich sfer, elementów mojego życia miej dostęp i panowanie. Odtąd Ty mnie prowadź. Przebacz mi moje wszystkie winy i grzechy. Zabierz ten ciężar i spraw, abym odtąd z tego nabożeństwa mógł wyjść jako wolny człowiek, chrześcijanin kochający Ciebie. I wiem, że jeśli tak się stanie, będziesz mnie prowadzić jak ojciec za rękę, aż w pewnym momencie stanę przed Tobą i przyjmiesz mnie do swojej obecności. To wszystko nam Biblia obiecuje. Kochani, zechciejmy powstać już na sam koniec tego zwiastowania. Zechciejmy powstać. Będziemy się chcieli modlić. Może to jest dobry czas dzisiaj dla Ciebie, aby w końcu podjąć tą najwłaściwszą decyzję. Może chcesz, tak jak apostoł Paweł, móc już od teraz wspominać ten najcudowniejszy dzień, kiedy Jezus stanął na Twojej drodze i zmienił Twoje życie na zawsze. Apostoł Paweł mógł żyć po swojemu, ale postanowił, że Jezus zamieszka w jego życiu. Uwierzył w Niego i poddał się Mu. Może dzisiaj to jest dzień dla Ciebie. Dzień nawrócenia, dzień zawrócenia ze swojej drogi i pójścia w końcu w stronę Jezusa. Kochani, pochylmy nasze głowy, abyśmy gdzieś tam czuli taki komfort tego, że jesteśmy sami przed Panem teraz, każdy z nas. Jeśli jest taka osoba, która dzisiaj chce się modlić bardzo konkretnie i przyjąć Pana Jezusa, uwierzyć Mu, oddać Mu całe życie, jeśli jest taka osoba, daj mi znać, podnieś lekko rękę, będziemy się razem z Tobą modlić. Będziemy się modlić, będziemy dziękować Bogu za to, że dzisiaj jest Twój dzień, w którym Ty uwierzyłeś w Jezusa i odtąd będzie Cię prowadził, przebaczy Ci Twoje winy. Będziesz mógł żyć wolnym życiem. Jest taka osoba dzisiaj na tym miejscu. Ktokolwiek pragnie przyjąć Jezusa, modlić się w ten sposób. Jeśli jest, daj mi znać i będziemy się modlić. Jeśli nie, zakończymy nabożeństwo w normalny sposób. Panie, dziękujemy Ci
Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który przemawia, dotyka, który przemienia życie. Ja dziękuję Ci za to, że dzisiaj mogliśmy przybliżyć sobie postać Demasa, człowieka, który gdzieś na ścieżce za Tobą zawrócił z powrotem do swojego starego życia. Panie, niechaj w ogóle w naszym życiu świat nie świeci tak jasno, aby gdzieś tam nie sprawiło to w nas chęci odejścia od Ciebie. Niech raczej nasze życie coraz bardziej jest pełne miłości wobec Ciebie. Ja o to się modlę, Panie, abyś pozwolił nam w naszym życiu potrafić zawsze zatrzymywać się i wyrzucać te kamienie, które gdzieś tam nam ciążą. Sprawiaj w nas taką ambicję, uświęcenie, prawdziwe, duchowe życie, które jest poddane Tobie. Panie, błogosławię to miejsce, ten zbór. Dziękuję Ci za cały ten czas. Spraw, aby ten dzień był takim dobrym dniem dla nas, dobrą niedzielą. Jeśli nie tu, to może w domu, kiedy będziemy sami. Niech serca nasze skłaniają się ku Tobie i ci, którzy jeszcze się z Tobą nie pojednali przez wiarę, modląc się do Ciebie, niech to zrobią w domu, Panie. A tak niech Tobie, imieniowi Jezus, będzie zawsze oddana chwała. Amen.